Witam Państwa. Dzisiaj bardzo krótki temat. Chciałbym zrobić taki nietypowy, można powiedzieć, wykres, rzadko używany, a z drugiej strony bardzo fajny, więc na początku zabiorę się za pobieranie danych, więc pobierę sobie dane sprzedażowe. Jest to wykres typu wstęga. On się idealnie wręcz nadaje do obserwowania wszelkiego rodzaju zmian w czasie. Tak więc tutaj akurat my sobie pobierzemy dane sprzedażowe. One są bardzo ładne, oczyszczone, więc nie musimy tak naprawdę nic więcej z nimi robić. I będziemy wizualizować wartość sprzedaży spedytorów w czasie. Czyli w każdym roku będziemy chcieli zwizualizować wartość sprzedaży dla każdego spedytora. Zaczniemy sobie standardowo od tworzenia nowej drobnej miary, takiej podsumowującej naszą wartość, więc udamy się do paska. Wiem, że będzie to wartość suma. Szybka, prosta formuła, która nam podsumuje tą wartość i już jesteśmy gotowi do tworzenia wizualizacji. Więc na początku możemy wybrać właśnie nasz wykres typu wstążkowego. Jakoś tak mam wrażenie, że on jest mocno niedoceniany i za mało używany, więc dlatego chciałbym go tutaj zademonstrować. Powiększymy go sobie i pokażemy, że będziemy pracować na początek na naszej wartości suma, więc dorzucimy ją jako wartość naszego wykresu. Jako oś dorzucimy sobie datę, natomiast w ramach tej daty potrzebny jest nam tylko rok i on domyślnie już wybrał ten najbardziej ogólną informację, ale co jakby uczyni ten wykres ciekawym, to legenda, która pozwoli nam podzielić tą sprzedaż, te obroty per spedytor, więc wybierzemy sobie spedytora i dorzucimy go do legendy. Co takiego fajnego jest w tym wykresie, jak go interpretować? Im wyżej jest wartość na danym słupku, tym jest ona wyższa. Więc te górne wartości zawsze są najwyższe, te dolne są najniższe. I tu możemy prześledzić losy trzech naszych spedytorów, poczynając od United Parcel, który dominował przez pierwsze 3 lata, później spadł na drugą pozycję, ale z powrotem wrócił jako numer 1 w roku 2018, czy chociażby Federal Shipping, które startując z miejsca drugiego, tak naprawdę zamieniało się ze Speedy Express miejscami w kolejnych latach, po to, żeby dać najlepsze miejsce w roku 2018 i znowu spaść na drugie miejsce w roku kolejnym. Więc dosłownie w ciągu kilku sekund możemy zrobić bardzo przejrzysty i łatwy w interpretacji wykres. To wszystko na dziś. Zapraszam na kolejne filmy.